Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League'a. Dzisiaj pokażę Wam wszystkie darmowe kody, które możecie wpisać oraz na co one są, co za nie możecie dostać, no oraz gdzie to zrobić. Na samym początku chciałbym wprowadzić taką małą reklamę. Otóż ponieważ na naszym serwerze Discord jest kanał przeznaczony właśnie na darmowe kody Rocket League'a i od tego momentu będzie on aktualizowany z każdym wprowadzonym darmowym kodem. Link macie w opisie, tam zobaczycie jak to będzie działało. Ale mniejsza. Gdzie wpisać kod? No więc ja mam gierkę po angielsku, tak jak myślę, że większość graczy ze względu na dopracowanie języka polskiego w właśnie Rocket League. No więc tak, schodzimy na przedostatnią zakładkę, czyli Extras, czyli to będą dodatki czy coś takiego w języku polskim. No i drugi z kolei jest właśnie o wprowadzeniu kodu. Tutaj klikamy, no i w tym momencie wprowadzamy jakiś kod. Tutaj Wam dzisiaj pokażę tak na szybkości, z cięciami po prostu, za który kod co możecie dostać. I tak powiem pokrótce. Teraz w ramach takiego testowego kodu wpiszmy sobie popcorn. O, proszę bardzo, jest popcorn. Po prostu dajemy gotowe. No i cyk, dostajemy popcorn. Aha! I jeszcze warto dodać, że wszystkie kody z WrestleMoney, czy jakoś tak się to mówiło, już są nieaktywne, co wam zresztą pokażę, że te kody już są, nie będą działały, ale na szczęście na tym koncie zdołałem jeszcze podczas działania wykorzystać jeden. I te rzeczy po prostu to były randomowe dwa itemki bodajże z 14, z każdego kodu na właśnie Rocket Money i mogliście otrzymać to coś, te trzy rzeczy nie patrzcie, bo to dzisiaj zdobyliśmy, to się dostaje z początkiem sezonu. Deskryptory nie wiem za co dostałem. No i te dwie flagi dostałem właśnie za wpisanie kodu z Wrestle Money, a teraz przechodzimy do reszty kodów, które będę po kolei wpisywał i możecie sobie zobaczyć co za nie się dostaje, żebyście wiedzieli czy warto je wpisać. Kod RL Nitro, zobaczymy czy jeszcze działa, bo również był jednym z kodów przeznaczonych głównie na czasy WrestleMania, ale jak widzimy to jest właśnie ten, który działa. Tutaj, żeby pokazać od razu, że inne nie działają, to po prostu wpiszmy. No i ten kod już powinien coś tam do napisać. No tak, już po prostu jest, że jest nieprawidłowy, ale tak naprawdę on był prawidłowy, ale jedynie do początku roku 2019. Kolejnym kodem dostępnym w grze jest kod Coach Potato. Jest to... odblokujecie tym samym swoje titul. No tak jak tutaj brzmi Coach Potato, czyli jakiś kurczę trener ziemniak, nie mam pojęcia jak to będzie po polsku. Myślę, że ciekawa sprawa. Oczywiście jak to każdy tytuł, tym się nie możecie tradować, natomiast każdym innym itemkiem bodajże możecie, chyba każdym. Na 99% każdym. Następnym kodem jest Be Kind. Tutaj chyba nie ma znaczenia, czy napiszecie ze spacją, czy bez. Natomiast jako nagrodę już patrzę, co będzie. Mam po prostu topper. Ten topper dostajecie taki. No, na końcu odcinka ubierzemy te wszystkie rzeczy na autka. A teraz przechodzimy do kolejnego kodu. No dobra, kolejny kod, którego sobie daruję czytania. Dostaniemy za niego... malowanie to jest chyba do Octana. No tak, jest do Octana. The Goonies. Tutaj kolejny niedziałający już kod. Na dowód tego, że z WrestleMania już nie działają. Urodzinowy kod Rocket League'a, który również już jest wyłączony. Tak. No i jeszcze jeden niedziałający. O, sprawdziliśmy chyba już wszystkie, które już nie działają. Czy na pewno już są wyłączone. No i również ostatnio wyłączonym kodem jest Shazam. Nie wiem ze względu... na co, nie wiem kiedy, ale już nie działa. Ale jest jeszcze jeden dodatkowy kod, który jest kodem ukrytym. Musicie go zrobić na ekranie wczytywania gierki, zaraz wam to wszystko pokażę. To przechodzimy do ekranu wczytywania. No i w tym momencie jesteśmy na ekranie wczytywania Rocket League'a. Tutaj nie klikamy żadnego przycisku, tylko lecimy po prostu tak jak na ekranie wam się wyświetla kombinacja znaków. Tak samo to będzie na... ja to robię na PS4, ale jest identyczna kombinacja. No po prostu napiszę, no bo się te zmieniają X-y i BA. No ale macie to wszystko wyświetlone na ekranie. No więc lecimy góra, góra, dół, dół. Lewo, prawo, lewo, prawo. U mnie jest X, kółko, options. No i jak widzimy, mamy ekran z gierki. No po prostu taki jest to easter egg, że nam się ładuje z poprzedniej gierki, czyli Rocket Super Sonic Acrobatic Battle Cars. Czyli to jest pierwsza odsłona Rocket League'a, chyba z PS3. No i wchodzimy,
No i dostajemy jeszcze taką dodatkową antenę, jaką jest Maj, po prostu antena Majów czy coś takiego. Nie mam pojęcia, jak to interpretować, ale teraz już zakładamy wszystkie rzeczy na samochodzik, które dostaliśmy. Czyli tak, dostaliśmy takie malowanko, dostaliśmy taki po prostu boost popcorn, taką czapeczkę, to jest za Be Kind, oraz taką antenkę. No i to chyba wszystko ze darmowych itemków. Tak się prezentuje nasz samochodzik. Napiszcie, czy znaliście każdy kod. Jeżeli będziecie chcieli być dalej na bieżąco informowani o kodach do Rocket League, to zapraszam na nasz serwer Discord. Jeżeli nie, to również zapraszam, no bo można tam się mówić na gierkę. No i nie ukrywam, że przydałoby się więcej członków, bo to tak na razie wolno rośnie. No i tyle, jeżeli znacie jakiś jeszcze kod, o który nie powiedziałem, wątpię, bo długo się przygotowywałem. Chyba, że jakiś teraz wyszedł najnowszy. To generalnie dajcie znać, możecie zostawić w komentarzach, jeżeli to będzie po czasie. Żeby ktoś, kto obejrzy film za rok, mógł wejść w sekcję komentarzy i również zobaczyć, czy jest jakiś nowy kod bez wchodzenia na Discorda. No i to tyle. Tutaj jeszcze wam na koniec powiem, że jeżeli możecie, to proszę o zostawienie subskrypcji czy tam łapki. No bo jest to takie dla statystyk, wiadomo, teraz to już mało kto w ogóle przez to wchodzi. No ale dla statystyk, ponieważ aktualnie kurczę chyba 80 albo... Nie, 70 coś procent minut na moim kanale to jest bez subskrypcji, więc można by to trochę naprostować. A teraz dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że coś wam tutaj się spodobało i coś użyjecie. Elo.